Siemano, drodzy państwo, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście EA FC 24. Muszę się przyzwyczaić do tego nowego wstępu. W każdym razie, dzisiaj po raz pierwszy zobaczymy coś z nowości, czyli ukończyłem ewolucję te takie premium, że tak powiem, które kosztują albo 50 tysięcy końców, albo 1000 FIFA pońców. Kto to był, jakiego zawodnika wybrałem, co musiałem zrobić, tego wszystkiego dowiecie się w dzisiejszym odcinku, więc proszę zostawcie łapkę w górę pod spodem, komentarz do zasięgu i subskrybujcie. A teraz lecimy z materiałem, bo to już są ostatnie materiały, które przedpremierowo mogłem dla was nagrywać, bo już jutro taka premiera Ultimate dla wszystkich. A propos premiery EA Sports FC 24, mam dla was naprawdę fajną informację. Chciałbym was zaprosić w jedno miejsce. Już 22 września o godzinie 18:00 na Facebooku i na kanale YouTube Media Expert będzie live specjalny właśnie z okazji premiery EA Sports FC 24, gdzie będę ja, będzie Kamek i będzie też Koza. A dla was, do zgarnięcia podczas tego live'a będzie możliwość zagrania meczu online ze mną lub z Kozą, a także, co ciekawe, rozdamy tam 6 kopii EA Sports FC 24 na wybraną platformę, więc jeśli chcecie zgarnąć sobie właśnie gierkę, plus do tego móc zagrać z nami mecz, to myślę, że to jest idealna okazja, żeby wbić, żeby spędzić z nami jutrzejszy wieczór, także zapraszamy raz jeszcze. Mam nadzieję, że widzimy się oczywiście pod spodem, macie w opisie wszystkie potrzebne linki, wbijajcie, zapraszam raz jeszcze. W grze pojawił się także pierwszy Team of the Week i tutaj tak to wszystko wygląda. Jest Robert Lewandowski, 91, Salah, którego no, fajnie byłoby trafić. Mamy też jedną kobietę w tym składzie. W ogóle te karty wyglądają o wiele lepiej w wersji dynamicznej. Zdecydowanie na plus trzeba powiedzieć, że tutaj jest ten wygląd. Mofi, Doku, i ten Doku naprawdę wygląda fajnie. Gościu, który jest mega szybki, zwinny, no może niezbyt dobre ma wykończenie, ale nie od wykańczania on by tam był, bo tutaj byłby bardziej od biegania po prostu na skrzydle. Do tego ma dużo pozycji, bo ma LW, LM, RW, RM, także na jednym, drugim skrzydle może grać. Nie wiem, o co chodzi z tymi kartami, to jest akurat dziwne, dlaczego one się pojawiają tutaj w Team of the Week składzie. Ale, no to mniejsza z tym. Dajcie znać, czy ktoś najbardziej wam by tutaj się przydał do tego składu. W tym momencie, oprócz oczywiście tych takich oczywistych kart, a teraz przejdźmy sobie do ewolucji, o których wam mówiłem. Mamy tutaj oczywiście podstawowe ewolucje, za które nie trzeba nic płacić. Ich jeszcze nie robiłem, nimi się zajmę już niedługo. Najpierw chciałem zrobić tą płatną, tylko szkoda, że teraz już nie mamy tutaj zakładki takiej jak ukończone ewolucje, bo jak wejdziemy w moje ewolucje, to tego już nie widać, co ja zrobiłem, niestety. A żeby ukończyć ewolucję te płatne, musiałem rozegrać 15 spotkań, z czego 10 spotkań zagrałem na bota i 5 spotkań zagrałem sobie już w Division Rivals. Musiałem wygrywać mecze, strzelać bramki, asystować, takie podstawowe rzeczy, tylko no wiadomo, sporo tych spotkań było do rozegrania. Plusem jest to, że w skład Battles mamy 4 minuty połowy teraz, więc to leci troszkę szybciej, aczkolwiek wydaje mi się, że EA będzie dawał teraz więcej spotkań do rozegrania w skład Battles, dlatego że mamy krótsze właśnie połowy. Także koniec końców myślę, że wyjdzie na to samo. Aczkolwiek, drodzy widzowie, wbijamy teraz do składu i zobaczcie, jaką pierwszą ewolucję zrobiłem. Myślałem, że wam pokażę to tutaj, niestety jednak nie. Tak obecnie wygląda mój skład. Troszkę sobie to wszystko przebudowałem. Na lewej stronie mamy Malasię, w środku Martineza. To są zawodnicy, których trafiłem, więc nie musiałem ich kupować. Kupiłem Gomeza. W tym momencie Gomez, jak kupowałem, kosztował 4,5 tysiąca. Dlatego Gomez właśnie jest na prawej stronie. Kupiłem sobie też tutaj za 1500 Van Bissaka, którym naprawdę fajnie się grało. Kupiłem bramkarza za 1100. Myślę, że też będą tutaj wymieniane te karty. Co ciekawe, udało mi się kupić Jelitona za niecałe 10 tysięcy. Myślę, że on naprawdę będzie droższy, do tego ma bardzo fajne statystyki, workrate'y w mojej formacji, czyli 4-2-3-1 na SPD-ku. Jeliton oraz Bruno Gmeraes będą grali sobie razem. Bruno był zdecydowanie tańszy, bo 4,5 tysiąca. Jeśli chodzi o Kudusa, kupiłem go za 2900. Potrzebowałem tych trzech zawodników, czyli Kudus, Bailey oraz Antony, dlatego żeby mi to wszystko fajnie pasowało w formacji. Zaraz zobaczycie, dlaczego właśnie tych piłkarzy wybrałem. Też pokazuję wam od razu ceny, tutaj akurat pierwszy właściciel Antony, ale na lewej stronie mamy pierwszego gościa, którego już zrobiłem, jeśli chodzi o ewolucję, i to jest Ansu Fati, 84 overall, w tym momencie ma takie statystyki, przefajnie to wygląda, zobaczcie na jego zwinność, na balans, do tego na statystyki wykończenia, czyli aż 86, jest bardzo szybki i Ansu Fati będzie grał u mnie na ataku w tym momencie. Biorąc pod uwagę, że on ma 4 gwiazdki sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi, do tego ma fajne tutaj też statystyki fizyczne i strzela trivelom, czyli z zewniaka. Serio, zewniaki tak fajnie siadają dalej w tym roku. Czy są tak mocne jak w tamtym roku? Nie, ale dalej są bardzo dobre, dlatego tym Fatim właśnie chciałem sobie pograć. Fati 84 jest już w moim składzie, wrzucimy go tutaj jeszcze tylko
w ten sposób, żebyście widzieli, jak ten skład kompletny wygląda. No i Fati ma fajne pozycje, bo ma LW, LM, ST, RW. Także to jest naprawdę fajna sprawa. Zobaczcie, ile tych pozycji można tutaj mu dać. I jeśli chodzi o to, jak to wszystko wygląda już w trakcie meczu, chciałem sobie zagrać 4-2-3-1 formacją. I tutaj mamy tak: Antony gra na SPO, dlatego pięciogwiazdkowca chciałem w tym miejscu. Ansu Fati na ataku i Bailey oraz Kudus to są tacy goście, którzy po prostu muszą biegać w jedną i w drugą. Oni nawet wracają do obrony. Także tak będziemy to wszystko sobie testowali, bo póki co grałem formacją 4-3-3 totalnie bez żadnych ustawień. Jeśli chodzi natomiast o to, co my tutaj mamy więcej, to teraz jak wejdziemy sobie do Rivals, powinny być nagrody, ale ja dopiero wbiłem do ligi 9, także te nagrody nie będą jakieś niesamowite. Myślę, że weźmiemy sobie tam, gdzie jest po prostu więcej paczek, czyli na drugim. Tak, weźmy sobie teraz to, odbierzmy nagrody po raz pierwszy za Division Rivals. Tutaj nic niesamowitego raczej nie będzie w środku. My też zbieramy kwalifikacje, oczywiście zaraz sobie zagram też mecz, przetestujemy ten skład, zobaczymy, jak Ansu Fati będzie śmigał. Ale najpierw wejdźmy sobie do sklepu i otwórzmy to, co ciekawego otrzymaliśmy. Czyli tak, Jumbo Gold Pack. Oczywiście to są paczki niewymienne, ale też zbieram teraz karty, bo wiadomo, do SBC, do różnych rzeczy to się przyda. Lewy obrońca z RB Lipsk i kto to będzie? Raum 88 tempa. No troszkę mi nie pasuje w tym momencie do mojego składu. Mamy jeszcze Klopa. Czy jakieś duplikaty tutaj się pojawiły? Nie, dobra, czyli pierwsza paczka, no średnia, ale też biorąc pod uwagę, że to są nagrody za Ligę 9, to bez przesady, żeby tutaj było jakoś niesamowicie dobrze, tego też nie możemy oczekiwać. Portugalia, ST, oczywiście to nie jest Cristiano Ronaldo, to jest ten pan z Evertonu, którego trafiam po raz kolejny. Niestety, czy on jest walkoutem? Nie, on ma chyba 8-3? 8-1, sorry, 8-1, Beto. Kto jeszcze był w środku? Daka na przykład. Możecie mi też dać pod spodem znać w komentarzu, jakich zawodników wy już chcielibyście sobie do ewolucji wrzucać. Czy już myśleliście nad tym, kogo sobie przerobicie, jak to wszystko będzie wyglądało. Dobra, czy tu mamy coś jeszcze wartego uwagi? Widziałem, że w ogóle się już pojawiły przecieki, jak poznawać walkouty i tak dalej. Wiem, jak to się robi, ale stwierdziłem, że na razie jednak nie będę się na tym skupiał, bo fajne jest to zaskoczenie. Zobaczymy, może można fajnie się potrolować też, otwierając paczki. Klikam drugą i lecimy do meczu. Włochy, CDM z Juventusu. Dobra, to możemy sobie przewinąć dalej, bo już wiemy, że nikt dobry to nie będzie. Chociaż Locatelli, no niby spoko, ale do składu mi nie pasuje. Tak naprawdę zostało mi 5 spotkań do rozegrania, zobaczcie tutaj. I będziemy mieli już poziom 10 wbity. Także no dzisiaj będzie to na pewno ogarnięte. 84 plus razy 5 albo 83 plus razy 10. Może weźmy tą paczkę, najpierw odbierzmy tą tutaj, bo to była paczka chyba 81 plus czy 82, czekajcie, zobaczmy, jak to wygląda. 81 plus razy 2, no bez szału, otwieramy i lecimy z meczem. Trend? Nie! Ojojoj, były zawodnik Atletico Madryt, Trippier, 85. Ty, i bonu! Tylko ta liga niezbyt teraz. Chociaż może coś tam kiedyś zrobię. Udało się znaleźć. Chyba z 15 minut szukałem w ogóle przeciwnika. No jest godzina taka, że pewnie mało osób gra. Oj, kolega też tutaj zaczyna robić. Zaczyna robić sobie składzik. Ej, ten Zaha mnie zastanowił teraz w tym momencie, bo czemu o nim nie pomyślałem, żeby go do składu wrzucić? Przez Zaha jest kozak. Ale słupek! Co goś łupnął? Dobra, Bailey, słuchaj, lecimy z kontrą tutaj od razu na skrzydle. Aj, to polecieli, chociaż... Dobra, jest Antony. Antony, Fati i patrzcie, jak tam na długim jest bardzo do... Ty, na długim ustawiony był Kudus, tutaj. Bardziej chciałem to dokręcić. Oj, to jest karny. Panie, to jest rzut karny. I Fati będzie wykonywał jedenastkę. Pamiętajcie, że są nowe rzuty karne, w sensie nowe strefy bronienia. Dlatego zrobimy to w ten sposób, że biorę Fatiego. I patrzcie, nie wiem, czy on to ogarnie. Pamiętajcie, że macie teraz, żeby obronić górny róg albo dolny, to trzeba wybrać dobrze, a nie tylko, że w prawo. Musicie wybrać prawo dół albo prawo góra, co według mnie jest bardzo spoko, ale jest trudniejsze, żeby wyczuć, no bo macie więcej stref potencjalnie, w które może strzelić wasz przeciwnik, więc jeśli rywal tego nie wie,
po prostu trzyma gałkę w lewo, no to pamiętajcie, że można to fajnie wykorzystać, strzelać właśnie w dolny róg, bo jak nie wybierze dokładnie dolnego rogu, to nie obroni. Oj, Antony. Prosta. Pięknie. Pięciogwiazdkowy gościu na SPO w formacji 4-2-3-1 to jest game changer u mnie, no i ja jakoś tak najbardziej lubię grać. Ansu Fati. Tak, vai Fred, 3-0, 24 minuta, Fati, bramka numer 1, jeśli chodzi o tego już Fatiego po ewolucji. La zabawa, ale kontry idą, jak ta trójka wybiega do kontrataków, skrzydła, do tego właśnie wybiegający Fati, to jest coś pięknego, wszyscy po 90 tempa i jazda. Troszkę popodbijane, troszkę tak dla widza zagrane. Mamy 5-0, czy to będzie rage quit? Ale ładny volley w wykonaniu Kudusa. Nie, jednak jakieś zmiany personalne tutaj w składzie. Gramy dalej. Oj. Ojoj, drodzy państwo. Fati naprawdę na pozycji napastnika to jest... To jest coś pięknego w tym momencie. Jak on kończy? To naprawdę wygląda jak jeszcze lepsze wykończenie niż 90, bo miałem zawodniczkę Bayernu Monachium, która ma 92 finishing. To jest ta karta 8-6 właśnie. Ale Fatim zdecydowanie fajniej mi się kończy takie akcje niż nią. Jest i bramka honorowa, 7-1, Abubakar. Patrzcie, o tym mówiłem, zewniaki Fatiego. 8-1 w 74 minucie, czy będzie dycha? Mamy 8-2. I co to w ogóle za mecz? 10 bramek w tym spotkaniu. Jeśli chodzi o mój skład i takie pierwsze wrażenia. Myślę, że tego Martineza trzeba będzie wynieść na środku obrony, bo odbiory ma fajne, ale jednak ten wzrost to nie jest coś, co mi się podoba. Żyli tam w środku, super. Van Bissaka na prawej, super. Te boki, które też naprawdę fajnie uciekają, bardzo spoko. Chociaż Bailey mi się wydaje jakiś taki bardziej responsywny. Spróbujmy jeszcze. A, chciałem Antkiem z zewniaka. I to jest koniec tego spotkania. No, debiut Fatiego. Myślę, że można uznać, że był udany. 5 bramek Ansu Fati. Ty, on aż 5 strzelił? Ja myślałem, że ze 2. Zobaczmy na statystyki. Czekajcie, to nie jest tutaj. Fati, ocena 10-0. 5 bramek. 2 asysty Bailiego, 3 asysty Kudusa, czyli skrzydła działały tak jak chciałem. Antony, 1 bramka, 1 asysta. Otworzymy sobie dzisiaj oczywiście jeszcze paczki. Zrobiłem paczki dwóch zawodników złotych świecących. Po prostu przepalam na razie te takie non-rary niepotrzebne. A na początku można kogoś naprawdę fajnego wypakować. To jest Schmeichel? Tak mi się wydaje, że to jest Schmeichel. Tak, on ma 81 teraz. Okej. Okay. Dobra, no bardziej liczę na te paczki tutaj, które mamy, że tu będzie coś fajnego. Argentyna. S.O. Otamendi po raz kolejny z Benfiki, ale kto obok Otamendiego? Mertens. Jestem ciekaw tego jutrzejszego eventu, jakich zawodników dostaniemy w Objective, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o paczki. Okej, to jest Traore, tak? Sociedad, prawy obrońca. Traore i Guendouzi jeszcze w środku. No Guendouziego, którego już mam, niestety duplikat, więc jego sobie mogę tutaj skwikselować. Fajnie byłoby może już niedługo dostać jakiegoś zawodnika potm. Wtedy można byłoby sobie gdzieś to wszystko przepalać w jakimś SBC. Kurczę, no nie oddały te paczki. No niestety. To jest Kostić, tak? Z Juventusu. Kostić i Nmecha?
Ej, ale Kostić ma naprawdę spoko kartę. Tylko szkoda, że dwie słabszej nogi. Teraz pytanie brzmi, jakich zawodników użyć tutaj do kolejnych ewolucji? Już teraz jak poszedłem trochę w skład Premier League, to bardziej będę się musiał tego trzymać. Jak macie jakieś fajne propozycje, piszcie pod spodem w komentarzu oczywiście, kogo tutaj można by sobie wrzucić i za które najpierw się zająć ewolucję. Te są niezbyt trudne, bo trzeba rozegrać naprawdę mało spotkań. To, które ja robiłem, to premium, no to było takie, gdzie musiałem spędzić 3 godziny jakieś plus minus, żeby to wszystko ogarnąć. Dograłem sobie spotkania i drodzy Państwo, na koniec tego odcinka odbierzemy jeszcze paczkę 83 plus razy 10. Byle teraz dobrze nacisnąć, 83 plus razy 10, także chciałem, żeby to jeszcze w tym materiale się pojawiło, więc Squad Battles poleciało na szybko i mamy na koniec tego materiału paczkę. Zobaczmy, jak to wszystko podsumujemy, co będzie w środku, czy będzie ktoś grywalny, czy jednak nie. Oczywiście paczka niewymienna, za 10 level, sprawdzamy. O co ty gadasz? O co ty gadasz? On ma 5 na 5. O człowie... Podwójny walkout! Co? No hit! Oj, tego to się nie spodziewałem. Pierwszy podwójny walkout w tym roku, tego to się nie spodziewałem. Widzowie, i chyba będzie skład do przebudowania. Ozzy, ile kosztuje Ozzy teraz? 70 tysięcy. No i trzeba przebudować skład i mamy nowego zawodnika. O człowiek, mamy nowego zawodnika, który gra na SP. O, już teraz od następnego odcinka, 5 na 5. Czy mogliśmy lepiej zakończyć ten materiał? Chyba nie. Drodzy Państwo, ja się z Wami żegnam, widzimy się już jutro, oczywiście o godzinie 16. Coś pięknego, no po prostu coś pięknego. Voilà, jak gdyby to powiedział Książulo.